Dzień dobry, witam wszystkich chętnych, gotowych do wzięcia udziału w moim wykładzie z serii Dyktatury Europejskie XX wieku. Ten wykład poświęcony będzie Mussoliniemu i Hitlerowi, a więc dwa oblicza faszyzmu, różnice, podobieństwa. No, chciałbym pokazać te najważniejsze cechy osobowościowe obu przywódców. Ale zanim do tego przejdę, no, powinienem się wam przedstawić. Nazywam się Bogdan Koszel, jestem profesorem zwyczajnym Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa naszego Poznańskiego Uniwersytetu, kierownikiem Zakładu Badań Niemcoznawczych. Z wykształcenia jestem historykiem i dziejów najnowszych i politologiem. No, pracę doktorską pisałem właśnie na temat podobieństwa i różnic pomiędzy faszyzmem włoskim i faszyzmem niemieckim. Na co dzień zajmuję się polityką zagraniczną Niemiec w XX i XXI wieku. No to było tyle tytułem prezentacji mojej osoby. Jako że czasu naprawdę mamy niewiele, pozwólcie, że przejdę do tematu. Mussolini i Hitler. No, dwie osoby, które wzbudzały wiele namiętności do dzisiaj na temat ich działalności, ruchów przez nich stworzonych, napisano tysiące tomów i wiele, wiele biografii tych polityków, tych przywódców w różnych językach. Przejdźmy może do okresu najwcześniejszego, a więc do okresu młodzieńczego, do okresu dojrzewania. Jak sami widzicie, Mussolini był o 6 lat starszy od Hitlera. Obaj urodzili się w niezamożnych rodzinach. Mussolini w jednej z biedniejszych prowincji Italii, w Emilia-Romagna, w miejscowości Predappio koło Forli. Jego ojciec był prostym wiejskim kowalem, Alessandro, widoczny tutaj na zdjęciu po lewej stronie, był jednocześnie zwolennikiem socjalistów. Młody czy mały Mussolini właśnie otrzymał imię Benito nieprzypadkowo. Było to na cześć wybitnego twórcy niepodległości Meksyku, Benito Juareza. Dorastał w atmosferze pewnej niepewności, niedostatku, ponieważ ojciec nie stronił od kielicha wina. Sytuacja z Hitlerem była podobna, że urodził się w też niezamożnej rodzinie w miejscowości Branau. Był Austriakiem, miejscowość ta leżała niedaleko granicy czechosłowackiej. Hitler był bardzo kochany przez matkę i uczucia te odwzajemniał. Ojciec Alois był dosyć surowy. Ze względu na niewielkie możliwości finansowe, nie można, rodzice zarówno Mussoliniego, jak i Hitlera nie byli w stanie zapewnić im na przykład akademickiego wykształcenia. Dość wcześnie po nauce musieli zatroszczyć się o swoją przyszłość. Mussolini udał się do Mediolanu, wówczas centrum włoskiego przemysłu, jednego z najbardziej zurbanizowanych, najbardziej rozwiniętych miast. Hitler natomiast przebywał w Wiedniu. Dwukrotnie starał się o przyjęcie do Akademii Sztuk Pięknych. Wykazywał podobno zupełnie przyzwoite talenty malarskie. Pasjonował się również architekturą, ale nie został przyjęty do akademii. Profesorowie zarzucali mu brak takiej perspektywy malarskiej. Hitler jednakże odczuł to bardzo boleśnie. No, zastanówcie się, co by stało się ze światem, gdyby Hitler został przyjęty do tej akademii i spełnił się jako malarz,
spełnił się jako architekt. Kiedy nie został przyjęty do akademii, musiał zająć się sam sobą, tułał się po Wiedniu i, co było najważniejsze, bardzo namiętnie zapoznawał się z obecną dosłownie na ulicach propagandą, literaturą antysemicką. No, różne środowiska prawicowe, radykalne zarzucały władzom Wiednia, że są nasycone elementem żydowskim, że realizują swoje cele, i Hitler był święcie przekonany, że właśnie to ci profesorowie pochodzenia żydowskiego odrzucili jego kandydaturę na studia i to odcisnęło na nim swoje piętno. Mussolini, przebywając w Mediolanie, oddał się pracy dziennikarskiej. Podobnie jak ojciec, sympatyzował z socjalistami. Szybko stał się redaktorem jednego z największych dzienników socjalistycznych, Avanti, gdzie pisał płomienne artykuły. Kiedy w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, Italia ogłosiła neutralność. Hitler w tym czasie przebywał już w Monachium. Zgłosił się na ochotnika do armii niemieckiej. Został żołnierzem jednego z bawarskich pułków piechoty. Szkoda, że nie udało mi się akurat tego zdjęcia zamieścić, ale gdybyście zobaczyli, przeglądając kolekcję zdjęć chociażby w Wikipedii, Hitlera, to widać takie zdjęcie, kiedy nastąpiła proklamacja I wojny światowej i jest wielki wiec w Monachium, i można było wyłuskać z tego wielkiego wiecu w niebo wziętą twarz Hitlera. Wojna zmieniała wszystko w jego życiorysie. We Włoszech, w Italii sytuacja była trochę inna. Nagle, rok później, w 1915 roku, Włosi wypowiadają wojnę państwom centralnym, a więc Niemcom, Austro-Węgrom i sprzymierzonych z nimi Turcji i Bułgarii. Co stało za tą decyzją? Otóż przede wszystkim były to naciski brytyjskie. W tajnym układzie zawartym w 1915 roku, tak zwanym traktacie londyńskim, w zamian za przystąpienie do wojny u boku aliantów, Brytyjczycy zgodzili się wypłacić Włochom 50 milionów funtów w złocie i, co najważniejsze, po zwycięskiej wojnie obiecali im schedę po Austro-Węgrzech, a mianowicie całą Dalmację. Mussolini prawdopodobnie został przekupiony przez wywiad francuski i nagle zmienił front. Stał się wielkim orędownikiem wojny. Co więcej, podobnie jak Hitler, oboje zgłosili się na ochotników do armii, oboje wzięli udział w walkach, oboje zostali ranni. I w związku z tym ich kariera wojskowa zakończyła się. Hitler, dosyć pogardliwie później nazywany, i że dochrapał się tylko stopnia kaprala, posiadał żelazny krzyż, wysokie odznaczenie wojskowe Niemiec kajzerowskich, ale trzeba powiedzieć, że on spełniał dosyć ważną funkcję. On był gońcem, przenoszącym informacje pomiędzy okopami, pomiędzy walczącymi oddziałami. Patrząc z ówczesnego punktu widzenia i możliwości ostrzału, było to zajęcie bardzo niebezpieczne, a więc nie można było mówić o jakimś wielkim tchórzostwie Hitlera. Po odniesionych ranach bardzo szybko zakończyła się pierwsza wojna światowa, zakończyła się klęską Niemiec. I mamy sytuację, która zaistniała we Włoszech po I wojnie światowej, która stworzyła korzystne fundamenty do narodzin ruchu faszystowskiego. Przede wszystkim Włosi odnieśli dosyć kontrowersyjne
zwycięstwo w I wojnie światowej. Otóż armia włoska nie była przygotowana do działań wojennych, regularnie ponosiła klęski w starciach z Austriakami i wspierających ich Niemcami. Straszliwą klęskę poniesiono w bitwie pod Caporetto i dopiero kiedy mocarstwa centralne osłabły, Włosi przejawiali oni inicjatywę, no, pod Vittorio Veneto odnieśli jakieś takie spektakularne zwycięstwo. Ale ich wkład w ogólny sukces aliantów był stosunkowo niewielki. Kiedy rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej w Paryżu na początku 1919 roku, ówczesny premier Włoch Vittorio Orlando czuł się zupełnie niedoceniany na konferencji pokojowej. Przede wszystkim Brytyjczycy pod naciskiem Amerykanów nie zamierzali wypełnić klauzul traktatu londyńskiego. Prezydent Wilson posługiwał się doktryną o zasadzie stanowienia narodów, o możliwości utworzenia własnych państw na gruzach monarchii Romanowów, Hohenzollernów czy Habsburgów i Imperium Osmańskiego. Kiedy Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy zgłosili gotowość powołania takiego wspólnego federacyjnego państwa, no oczywiście prezydent Wilson tylko temu przyklasnął. W związku z tym aspiracje Włoch do Rijeki, do Triestu, do Dalmacji zostały oddalone. Premier Orlando na znak protestu wyjechał z konferencji pokojowej, później wrócił dopiero na sam finał. A więc we Włoszech panowała atmosfera upokorzenia. Nazywano to La Vittoria Mutilata, kalekie zwycięstwo. A więc była niechęć do aliantów, było poczucie upokorzenia. Na to wszystko zaczęła nakładać się katastrofalna sytuacja gospodarcza. Z frontu wracali zdemobilizowani żołnierze, dla których nie było zatrudnienia. Dotyczyło to zwłaszcza tak zwanych odważnych, śmiałków, arditi, elity włoskiej armii, którzy wałęsali się teraz po ulicach, nie mając żadnego możliwości podjęcia pracy. Gospodarka włoska jeszcze nie zdążyła się przestawić z torów gospodarki wojennej na tory gospodarki cywilnej. Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, siłą rzeczy uaktywniły się siły lewicy komunistycznej i socjalistycznej. Partia komunistyczna zafascynowana była przejęciem władzy przez bolszewików w Rosji, zafascynowana była władzą Lenina, no i dążyła do takiego przewrotu komunistycznego we Włoszech, organizując strajki, demonstracje, bijatyki z policją itd. A więc pojawiła się w społeczeństwie olbrzymia niepewność, lęk, brak stabilizacji. I w tej sytuacji nastąpiło coś, co nazywamy ucieczką od wolności. Słynny niemiecki Erich Fromm, socjolog, napisał na ten temat książkę. A więc jeżeli ja czuję brak stabilizacji, czuję wielką niepewność, zaniepokojenie o przyszłość mojej rodziny, przyszłość moich dzieci, to ja jestem w stanie oddać moją wolność w ręce silnego człowieka, który zapewni mi bezpieczeństwo. A więc mamy już podglebie. Jak w Niemczech? W Niemczech sytuacja była identyczna praktycznie. No przede wszystkim Niemcy przegrały I wojnę światową. Ale słuchajcie, w odróżnieniu od II wojny światowej, tę wielką wojnę, bo wtedy mówiono, że to była wielka wojna. Nikt nie mówił, że to była I wojna światowa, bo najpierw musiała być II wojna światowa, żeby można było mówić, że była pierwsza. A więc, że tę wielką wojnę Niemcy, powiedziałbym, przegrały w sposób kuriozalny.
nieznany dotąd z podręczników historii wojskowości od czasów Tukidydesa, od czasów starożytnych i wojen peloponeskich. Otóż wojnę przegrało państwo, którego wojska na wschodzie osiągnęły spektakularny sukces. W końcu 1917 roku oddziały niemieckie były na Krymie. Były 50 km od Petersburga. Zajęły olbrzymie przestrzenie, Ukrainy część dużą, Białoruś, państwa bałtyckie. Na zachodzie natomiast stacjonowały w Szampanii, w Belgii, a więc Szampanii głęboko we Francji. Wojna jest przegrana. No co się stało? Przecież żołnierz niemiecki walczył doskonale. Coś tutaj zawiniło, ktoś zawinił. A więc ktoś musiał zdradzić. I do tego nałożyły się inne wydarzenia. Cesarz Wilhelm II zbiegł w zasadzie do neutralnej Holandii, wywożąc ze sobą gigantyczny majątek. A więc mamy kolejnego sprawcę klęski Niemiec. Cesarza, generałów, którzy nie wierzyli w sukces, którzy zdradzili. Mało tego. Na początku listopada lewica niemiecka, w tym głównie komunistyczna, wywołała rewolucję zwaną później rewolucją listopadową. Żołnierze mieli dosyć walki. Niemcy zresztą w tym czasie przedstawiały tragiczny obraz. Brakowało zaopatrzenia w sklepach. Kartki na żywność nie wystarczały. Ludzie na ulicach mdleli z głodu. Wszystko szło na potrzeby armii, ale ta armia już nie posiadała rezerw, nie posiadała surowców. Musiała 11 listopada skapitulować. Ale dla wielkiej części społeczeństwa niemieckiego było to niewyobrażalne. Zdradził cesarz, generałowie, komuniści zadali cios w plecy. Do tego doszedł jeszcze problem traktatu wersalskiego. Otóż traktat wersalski podpisany 28 czerwca 1919 roku narzucał olbrzymie ograniczenia na Niemcy. Wyobraźcie sobie, że żadna siła polityczna praktycznie w Niemczech nie była gotowa do podpisania tego traktatu pokojowego. Wszyscy wiedzieli doskonale, że będą przeklęci na dziesiątki lat, jeżeli taki traktat haniebny podpiszą. Niemcy wcale nie czuli się, no tutaj, że tak powiem, wywołani do tablicy za spowodowanie I wojny światowej, odpowiedzialni. Oni uważali, że zostali do wojny wtłoczeni niejako przypadkowo, że zadziałał tak zwany casus federis, system sojuszy panujący w ówczesnej Europie i obwinianie wyłącznie Niemcy o wybuch I wojny światowej jest absurdem. I dlatego te drakońskie postanowienia traktatu wersalskiego są w zasadzie nieuprawnione. A więc gorycz, niechęć panowała w Niemczech. Pojawiła się siła, która ten traktat podpisała. Byli to niemieccy socjaldemokraci, twórcy Republiki Weimarskiej. Ta biedna Republika Weimarska, demokratyczna, z demokratyczną konstytucją, od samego początku była podkopywana z jednej strony przez lewicę komunistyczną, z drugiej strony przez prawicę. I to prawicę monarchistyczną, i to prawicę narodowo-socjalistyczną. Po 1918 roku, mniej więcej do 1924 roku, nastąpiło kompletne załamanie gospodarcze Niemiec. Na mocy traktatu wersalskiego Niemcy musiały płacić olbrzymią kontrybucję, czego nie były w stanie zrobić. W kraju szalała niewiarygodna inflacja. Za jednego dolara najpierw płacono 50 tysięcy marek, skończyło się na prawie miliardzie marek. Wyobraźcie sobie teraz ludzi,
którzy żyli jako tako dostatnio przed I wojną światową, otrzymali emerytury, uciłali jakiś majątek, no powiedzmy 50 tysięcy marek. Ówczesna przedwojenna pensja, bardzo dobra pensja, to było 150 marek. Uciłali te 50 tysięcy marek, sądząc, że zabezpieczy im to dostatnią starość do końca swoich dni. W 1920 roku za 50 tysięcy marek kupić mogli bochenek chleba. A więc olbrzymia tragedia. I teraz sobie wyobraźcie, że przychodzi osoba, która mówi: Niemcy, obudźcie się. Niemcy, powstańcie. Wszystko trzeba zniszczyć. Trzeba znaleźć listopadowych zdrajców. A więc taką osobą to był oczywiście Hitler. Analogicznie w tym samym czasie Mussolini błyskawicznie wykorzystał sprzyjającą sytuację społeczną i gospodarczą. Z tych tułających się bezrobotnych żołnierzy stworzył najpierw związki faszystowskie, utworzył w 1921 roku Narodową Partię Faszystowską. Na ulicach zaczęły dominować czarne koszule, bojówki Mussoliniego, które siały terror, siały popłoch, no doprowadzały do bójek z socjalistami i innymi, czy anarchistami, ugrupowaniami. Sytuacja stawała się we Włoszech tak napięta, że w październiku 1922 roku Mussolini zdecydował się na krok radykalny. Powziął ideę marszu na Rzym, takiego gwiaździstego, aby siłą wymusić przejęcie, przekazanie mu władzy przez króla. I rzeczywiście, słabe władze włoskie ugięły się i w końcu października powierzono Mussoliniemu misję sformowania nowego rządu. A więc mógł on święcić triumf. Czy w tym momencie, w tych latach 20., początku lat 20., były jakiekolwiek kontakty pomiędzy Mussolinim i Hitlerem? Otóż tych kontaktów nie było. Tylko Hitler bardzo żywo interesował się tym, co dzieje się po drugiej stronie Alp. No, informacja o marszu na Rzym wyraźnie go zainspirowała, zafascynowała. W listopadzie 1923 roku próbował wywołać pucz w Monachium i przejąć władzę podobnie jak Mussolini. Zakończyło się to kompletnym niepowodzeniem. Pucz się nie udał, Hitler został aresztowany i osadzony w twierdzy w Landsbergu. Ale już w latach 20. widać było wyraźnie, że to Mussolini, który określał siebie dziekanem dyktatorów, był inspiracją, był idolem dla młodego Hitlera. Gdybyśmy się przyjrzeli tak w największym skrócie, jakie zapożyczenia narodowy socjalizm wyniósł z ruchu faszystowskiego, rzucały się one od samego początku w oczy. No, przede wszystkim mówiono we Włoszech i w Niemczech, że my jesteśmy ruchem, jesteśmy czymś dynamicznym, będącym w nieustannej akcji. A więc często używano sformułowania nasz ruch narodowo-socjalistyczny, nasz ruch faszystowski. Hitler to znakomicie przejął. Druga sprawa, zasada wodzostwa. Na czele hierarchii stał Duce we Włoszech. I co było taką bardzo najważniejszą sentencją? Il Duce ha sempre ragione. Duce ma zawsze rację. W Niemczech ta idea sprowadzała się do tak zwanego Führerprinzipu, ale aż oczywiście, że Hitler jest ostatnią instancją, najważniejszą i nieomylną. Trzeba było mieć za sobą wierną drużynę. We Włoszech były to czarne koszule, w Niemczech brunatne koszule, a więc tutaj widać było wyraźnie zapożyczenie.
najwierniejsi z wiernych, a więc przyboczna gwardia Mussoliniego i stworzona na wzór włoski przyboczna gwardia Hitlera, czyli SS. Musiała być powołana tajna policja do inwigilacji społeczeństwa. We Włoszech była to osławiona OWRA, w Niemczech Gestapo i Służba Bezpieczeństwa. Z tych takich zewnętrznych atrybutów warto wspomnieć zapożyczenie, a więc salut rzymski, który przejął Hitler przy okazji z wypowiedzeniem sentencji salute al duce, a więc pozdrowienia dla wodza czy Heil Hitler. Trzeba było mieć za sobą młodzież, a więc trzeba było młodzież po prostu zafascynować. Stworzono specjalną organizację we Włoszech dla małych dzieci wczesnoszkolnych. Byli to synowie wilczycy, Fili di Lupa. Dla starszych była to organizacja Balila, od imienia chłopca włoskiego, który rzucił kamieniem w austriackich okupantów w XIX wieku. W Niemczech Hitler zbudował na ten sam wzór Hitlerjugend i Związek Dziewczyn czy Dziewcząt Niemieckich. Wspólne były marzenia. Ideą Mussoliniego było odtworzenie Imperium Rzymskiego, Mare Nostrum, a więc Mare Nostro po włosku, a więc opanowanie wszystkich wybrzeży Morza Śródziemnego. Hitler natomiast wyszedł z koncepcją Lebensraum. Jego rozumowanie z pozoru nie było wcale nielogiczne. Powiedział w ten sposób. Niemcy są niesłychanie dynamicznym, rozwijającym się narodem. Potrzebują przestrzeni życiowej. W Wielkiej Brytanii, Francji, te kraje też potrzebowały przestrzeni życiowej, ale one realizowały się poprzez ekspansję kolonialną. A więc wysyłano urzędników do kolonii, żołnierzy do kolonii, a więc w ten sposób była równowaga. Niemcy kolonii nie miały. Musiały te kolonie wywalczyć, zdobyć. Gdzie najłatwiej? Najłatwiej na wschodzie. Czyim kosztem? Kosztem bolszewików, państwa bolszewickiego. A więc wszyscy jesteśmy w stanie temu na zachodzie przyklasnąć. Organizacja społeczeństwa. Trzeba było społeczeństwo jakoś zbudować czy ulepić na swoją modłę. We Włoszech szybko podjęto te działania. Po zdobyciu władzy zlikwidowano związki zawodowe, wprowadzono ustrój korporacjonizmu, polegający w największym skrócie na szukaniu porozumienia między pracodawcami a robotnikami, gdzie państwo miało być tą instancją regulującą życie gospodarcze, a więc absolutny zakaz strajków czy demonstracji. Wszystko miało być uregulowane na zasadzie porozumienia. Wszystko miało być faszystowskie albo narodowo-socjalistyczne, jak Hitler to podchwycił. Jeżeli była faszystowska izba lekarzy w Niemczech, był narodowo-socjalistyczny związek lekarzy, prawników, nauczycieli itd., itd. We Włoszech ta organizacja, która miała zająć wolny czas społeczeństwu, nazywała się Po Pracy, Dopo Lavoro. W Niemczech była to organizacja Siła przez Radość. Organizowano w obu państwach wycieczki dla pracowników zakładu po Morzu Śródziemnym na przykład. Organizowano wspólne gry, zabawy. Hitler chciał zbudować nawet samochód dla ludu, który byłby tani, dostępny. Tutaj widzicie na zdjęciu jego pierwszą wersję. Przebywając w twierdzy Landsbergu, Hitler, pisząc Mein Kampf, jeden z akapitów poświęcił Mussoliniemu. Zobaczcie, pisze tutaj o uwielbieniu dla wielkiego człowieka. Człowieka zdeterminowanego, walczącego z przeciwnikami
swojej ojczyzny. No nie ulega wątpliwości, że Mussolini zazdrościł później Hitlerowi panowania nad zdyscyplinowanymi Niemcami, podczas gdy on musiał liczyć się z ograniczeniami. No przede wszystkim we Włoszech istniała monarchia. Mussolini nienawidził monarchii, ale był premierem królewskiego rządu. Monarchia we Włoszech cieszyła się estymą. Cieszyła się poważaniem, bo ta monarchia symbolizowała jedność włoską, świeżą jedność włoską od 1861 roku. Chociaż ówczesny król Wiktor Emanuel III, jakbyśmy mówili starym językiem, był dosyć nikczemnej postury, no i nie zasługiwał na większą uwagę, jednak w społeczeństwie był popularny. Mussolini musiał się z nim liczyć. Ciągle odgrażał się, że zlikwiduje monarchię, ale nigdy to nie nastąpiło. No, chociaż sam był osobą niewierzącą, musiał liczyć się z głęboką religijnością Włochów. Koniec końców w 1929 roku podpisał z Kurią Rzymską układy laterańskie, a więc konkordat z Watykanem, w którym wyraźnie przyznano, że religia katolicka jest religią dominującą we Włoszech i powinna mieć określone przywileje. Co różniło jeszcze Mussoliniego od Hitlera? Brak społecznego zaplecza dla antysemityzmu. Mussolini pod kątem fobii antysemicki Hitlera pozwalał sobie na cięte uwagi. Mówił o tym, że teorie rasowe Hitlera są bzdurami. W społeczeństwie włoskim Żydzi istnieli od wczesnego średniowiecza. Asymilowali się w tym społeczeństwie. Byli, że tak powiem, zakorzenieni w tym społeczeństwie. A więc nie było tego antysemityzmu. Dopiero w latach wojny Mussolini sztucznie zaczął wywoływać falę antysemityzmu na wzór niemiecki. Ze względu na charakter Włochów mniejsza była opresyjność systemu faszystowskiego. Dla wielkich przeciwników faszyzmu Mussolini miał miejsce odosobnienia. Były to wyspy liparyjskie, ale to nie było to, co stworzył Hitler, kiedy zaraz po objęciu władzy stworzył represyjny obóz w Dachau chociażby. Przeciwników ideowych, bardziej może krytyków faszyzmu włoskiego, nie spotykały jakieś wielkie, dokuczliwe kary. Często kończyło się na solidnej porcji oleju rycynowego, no środka, który bardzo przyspieszał, że tak powiem, pójście na toaletę. Jeżeli ktoś z Was oglądał wspaniały film Felliniego Armacord, tam jest właśnie epizod poświęcony temu wydarzeniu. A więc mniejsza opresyjność systemu faszystowskiego. Mussolini objął władzę pod hasłem: Włosi, ja Wam obiecuję, że za moich rządów pociągi w końcu zaczną odjeżdżać punktualnie. No i trzeba powiedzieć, że słowa dotrzymał. Narzucił społeczeństwu pewną dyscyplinę, zlikwidowano strajki, zapowiedziano wielkie roboty publiczne i co najważniejszym sukcesem było, udało się Mussoliniemu osuszyć błota pontyjskie, a więc były to bagna, które otaczały Rzym, które powodowały dosyć szkodliwą atmosferę dla miasta, nie mówiąc już o rojach komarów i tak dalej. Osuszył to, stworzył tego piękne poldery, stworzył z tego zagłębie rolnicze. No. Gospodarka została sprywatyzowana, wzmocniona dyscyplina społeczna. Włosi zaczęli odnosić sukcesy w przemyśle motoryzacyjnym, w przemyśle lotniczym, no i tradycyjnie już oczywiście
przemyśle lekkim, jeżeli chodzi o modę włoską. A więc Mussolini był podziwiany. W końcu lat 20. patrzono na niego z szacunkiem. Cieszył się sporym poważaniem w Europie i świecie. Jeżeli chodzi o kolejne kroki Mussoliniego po objęciu władzy. Przyjmuje się, że do 1926 roku Mussolini zbudował podstawy dyktatury faszystowskiej. A więc zajmował się tylko i wyłącznie polityką wewnętrzną. Musiał uporać się z opozycją parlamentarną. Miał trudną sytuację po zabójstwie posła Giacomo Matteottiego, którego skryto bójczo faszyści zabili. Przezwyciężył to jednak i w 1926 roku został niekwestionowanym liderem. Natomiast Hitler po nieudanym puczu monachijskim, siedząc w więzieniu, miał przed sobą trudną przyszłość. Partia mu się sypała dosłownie. Pojawiły się ruchy odśrodkowe, pojawiły się różnego rodzaju frakcje. Pomiędzy rokiem 1924 i 1928 Hitlerowi z trudem udało się partię ogarnąć pod swoim kierownictwem. W aktach ambasady włoskiej w Berlinie w 1926 roku znajduje się adnotacja, że przywódca NSDAP Adolf Hitler poprosił o zdjęcie Mussoliniego z takim autografem, z jakąś ręczną dopiską. No, zostało to przekazane dalej do kancelarii Mussoliniego i wyobraźcie sobie, że Mussolini, który był próżnym człowiekiem, no, podpisywał tysiące fotografii. Nagle w wypadku Hitlera uznał, że takiej fotografii nie podpisze. Nie wiadomo, jakimi kierował się motywami. Zapis tylko w tej ambasadzie mówił, że Duce nie przychylił się do prośby pana Hitlera. Ale w adorowaniu Mussoliniego Hitler nie ustawał. W 1931 roku, 1931 roku dwukrotnie usiłował pojechać do Rzymu, aby spotkać się z Hitlerem. To się nie udało. Nie wchodząc bliżej w szczegóły, bo czasu mamy niewiele. Ja muszę tu pana operatora poprosić, bo myślałem, że będziemy mieli gdzieś wskazówkę czasową. Ile czasu mi jeszcze pozostało? 25 minut. 25 minut, dziękuję. A więc wyobraźcie sobie, że windą Hitlera do sukcesu był światowy kryzys gospodarczy, który wybuchł w październiku 1929 roku. W Niemczech lawinowo rosło bezrobocie. Poszczególne rządy opierały się na autorytecie konserwatywnego prezydenta Hindenburga. Republika Weimarska znajdowała się w rozsypce. Na ulicach dominowali hitlerowcy i dominowali komuniści. W tej sytuacji, odnosząc stopniowo zwycięstwo i sukcesy raczej w kolejnych wyborach parlamentarnych, Hitler stał się osobą niezwykle popularną. Oczywiście wiele zapożyczył od Mussoliniego, ale sam okazał się również genialnym oratorem. Obojętnie w jakim środowisku przebywał, to starał się dostosowywać do tego poziomu. Kiedy przebywał wśród rolników, mówił, że oni są solą tej ziemi. Oni są najważniejsi. Kiedy przebywał wśród bankierów, no to schlebiał i mówiąc, że bez ich zaangażowania na rzecz ojczyzny, bez kredytów udzielanych przez te banki, społeczeństwo by nie funkcjonowało. A więc każdemu mówił to, co chcieli od niego usłyszeć. To zaprocentowało. W końcu stycznia 1933 roku Hitler zupełnie legalnie, podobnie jak Mussolini, otrzymał misję sformowania nowego rządu. Podobnie jak Mussolini, Hitler wiedział, że musi w jak najkrótszym czasie zmienić państwo. Zupełnie zmienić państwo, wprowadzić dyktaturę nazistowską.
Mussoliniemu zajęło to 4 lata. Od końca 1922 roku do 1926. Hitlerowi zajęło to 3 lata. W największym skrócie, najpierw zlikwidował opozycję komunistyczną, później zlikwidował opozycję socjaldemokratyczną, zabrał się za konserwatystów i, jak żartobliwie mówił, a kościoły zostawiam sobie na deser po zwycięstwie, żeby je zlikwidować. No oczywiście wielkim problemem, czego nie miał Mussolini, było zlikwidowanie wewnętrznego napięcia w organizacji SA, a więc tych brunatnych bojówek dowodzonych przez Ernsta Rema, i rozprawienie się z tą opozycją wewnętrzną, co się Hitlerowi udało w czerwcu 1934 roku. No jeszcze króciutkie spojrzenie. No Hitler objął władzę z ręki Hindenburga. Musiał przeprowadzić oczywiście wybory parlamentarne, żeby utrwalić te wybory. I 5 marca 1933 roku te wybory się odbyły. Partia nazistowska w nich wygrała. Ale zobaczcie, że społeczeństwo niemieckie wcale nie było tak jednoznaczne w poparciu dla Hitlera. Im bardziej na zachód, jeżeli spojrzymy na te środowiska liberalne, mieszczańskie, zachodnich Niemiec, tam poparcie dla Hitlera nie przekraczało 30%. Ale im bardziej na wschód, w kierunku Prus, no to dominacja ideologii nazistowskiej stawała się dojmująca. Początki nazistowskiej polityki zagranicznej przypadają na 1933 rok. Było to wystąpienie z Ligi Narodów. W marcu 1935 roku zrzucenie ograniczeń wojskowych traktatu wersalskiego, ustanowienie siły militarnej hitlerowskich Niemiec, Wehrmachtu. Przyłączono Zagłębie Sary do Niemiec i Nadrenię w 1936 roku. Mussolini na bieżąco przez swojego ambasadora i specjalnych wysłanników informowany był o rozwoju sytuacji w Niemczech w momencie, kiedy Hitler obejmował władzę. Nawet przed objęciem urzędu kanclerza Hitler polecił, żeby Mussoliniemu przesłać listę członków nowego gabinetu, zanim została ona upubliczniona. Do pierwszego upragnionego przez Hitlera spotkania z Mussolinim doszło dopiero w czerwcu 1934 roku. Było to na Lido w Wenecji. Hitler przybył na to spotkanie, jak napisał później w swojej książce Byłem tłumaczem Hitlera, Paul Schmidt, no wyraźnie onieśmielony, zmieszany, no obracał w ręku okrągły kapelusz. W cywilnym ubraniu, miękkim płaszczu wyglądał jak ubogi krewny u boku Mussoliniego, który na tę okazję przywdział paradny mundur. Pomiędzy obu politykami nie było wówczas zgody. Nie było wówczas zgody, bo kością niezgody była Austria. Hitler od samego początku w programie NSDAP pisał, że Austria jest państwem niemieckim i jak najszybciej powinna powrócić do macierzy. Natomiast z punktu widzenia Mussoliniego, interesów faszystowskich Włoch, istnienie niepodległej Austrii było ważne, było znaczące. Mussolini wspierał też niewielkiego wzrostem kanclerza Engelberta Dollfussa, ponieważ ten dosłownie podporządkowywał się jego rozkazom i budował autorytarne państwo w Austrii. Ale Hitler, kiedy doszedł do władzy, postanowił siłą przyłączyć Austrię do Rzeszy. Taką próbę podjęto już w 1934 roku. W lutym
W wyniku puczu wywołanego przez nazistów kanclerz Engelbart Dollfuss zmarł z odniesionych ran. Mussoliniemu było niezręcznie, bo wdowa po nim przebywała w tym czasie z wizytą w Rzymie, gdzie była goszczona przez żonę Mussoliniego. No, Mussolini się zdenerwował. Wydał rozkaz dwóm dywizjom, aby przesunąć je na granicę z Austrią nad Brenner, które miały być gotowe do interwencji, gdyby hitlerowcy austriaccy siłą próbowali przejąć władzę. I wtedy właśnie, w tej Wenecji, Mussolini powiedział Hitlerowi, że powinien uważać, nie powinien z tą Austrią postępować wbrew woli włoskiej. No, Hitler wysłuchał słów Mussoliniego. Tego nie macie już na slajdzie, ale dalej pocytuję tego tłumacza Hitlera Paula Schmidta. No, i ta jego wypowiedź sprowadzała się do tego. Mussolini gada i gada i gada. Hitler, który przyzwyczajony jest do tego samego, musiał cierpieć w milczeniu. A więc to tak mniej więcej wyglądało. Czyli stosunki pomiędzy obu państwami nie były różowe, ale co się okazało? Że w 1935 roku zaczęły kształtować się, krystalizować imperialne plany faszystowskich Włoch. Mussolini postanowił uderzyć na Etiopię, na Abisynię. Przypomnę wam, że w końcu XIX wieku Włosi podjęli taką próbę podporządkowania Abisynii, ale otrzymali, mówiąc językiem dosadnym, solidnego łupnia od Abisyńczyków w bitwie pod Adułą. No i teraz Mussolini obiecał narodowi włoskiemu, że tę sytuację odwróci. Kiedy ta ofensywa w końcu 1935 roku odbyła się w Abisynii, wszystkie państwa Europy Zachodniej, które utrzymywały poprawne relacje z Mussolinim i faszystami, odwróciły się od Mussoliniego. Liga Narodów narzuciła sankcje na Włoch. Jedynym państwem, które bardzo przychylnie odniosło się do aspiracji kolonialnych Włoch, były Niemcy. A więc nic dziwnego, że Mussolini zmienił swój stosunek do Hitlera. Symbolem zmian była nominacja młodego, wtedy bardzo próżnego polityka, zięcia Mussoliniego, hrabiego Galeazzo Ciano, na ministra spraw zagranicznych Włoch. Był on wtedy zafascynowany narodowym socjalizmem. Otrzeźwienie przyszło dopiero w 1941 roku. Ceną porozumienia włosko-niemieckiego była Austria. Mussolini zrzekł się opieki nad Austrią i w 1936 roku doszło do porozumienia austriacko-niemieckiego, w wyniku którego Austria zmuszona była określić się jako kraj niemiecki. W tej sytuacji zawładnięcie Austrii było już tylko kwestią czasu. W październiku 1936 roku Ciano udał się do Rzymu. Był tam niezwykle owacyjnie przyjmowany. No nie ulega wątpliwości, że Mussolini, zazdroszcząc Hitlerowi niewątpliwie jego panowania nad Niemcami, w 1936 roku pozwolił sobie na kąśliwą uwagę. Zobaczcie. Nie da się ukryć. W polityce jestem bezsprzecznie inteligentniejszy od Hitlera. Następne lata, a więc rok 1936-1939, jest to okres wykuwania osi Rzym-Berlin. Najpierw oba państwa, obaj dyktatorzy, działając w porozumieniu, pomogli generałowi Franco w osiągnięciu zwycięstwa w Hiszpanii w wojnie domowej, pokonaniu legalnego rządu republikańskiego. W 1937 roku Włochy zdecydowały się przystąpić do paktu antykominternowskiego, a więc do tej organizacji wspólnie z Japonią, która miała za zadanie zwalczanie wpływów komunistycznych w Europie i świecie.
1937 roku Mussolini odbył triumfalną podróż do Monachium i do Berlina. No to, co naziści przygotowali na jego powitanie, to było rzeczą wręcz niewyobrażalną. Przemawiającego w strugach deszczu na polu majowym w Berlinie Mussoliniego słuchało ponad milion osób. A więc cała scenografia, otoczenie, no było wspaniale to wszystko wyreżyserowane. Mussolini był pod olbrzymim urokiem, pod olbrzymim napięciem. Nic więc dziwnego, że w 1938 roku w marcu, kiedy Hitler dokonał Anschlussu Austrii, no do końca nie był pewny, jak zareaguje Mussolini. Mussolini powiedział, że to krótko, że to jest sprawa wewnątrz niemiecka i on się nie będzie mieszał. Wielokrotny emisariusz pomiędzy Hitlerem i Mussolinim, książę Filip Heski, który świetnie mówił po włosku, po niemiecku oczywiście, przekazał Mussoliniemu treść rozmowy telefonicznej, którą miał z Hitlerem tuż po Anschlussie i zgodzie Mussoliniego na Anschluss. Proszę powiedzieć Duce, że nigdy mu tego nie zapomnę. Nigdy. Choćby cały świat był przeciwko nam. Jeżeli ma się przyjaciela, to maszeruje się z nim do końca. I tak się też stało. W maju 1938 roku Hitler przyjechał do Rzymu, do Florencji, które uważał za najpiękniejsze miasto na świecie. No był zauroczony miastami włoskimi. Na przeszkodzie tylko jedna stała rzecz – monarchia. No, nie chciał mieć nic wspólnego z królem Wiktorem Emanuelem III. Dalszy ciąg wykuwania osi niemiecko-włoskiej to był maj 1939 roku, kiedy to uroczyście podpisano pakt stalowy, a więc porozumienie o współpracy wojskowej, o pomocy wzajemnej. No, stopniowo widać było, że Mussolini w konfrontacji z Hitlerem staje się, że tak powiem, no nie tyle, że ubogim krewnym, ale tą osobą drugą. Że na wszystko dosłownie się zgadza. Tym bardziej, że o swoich posunięciach, ruchach Hitler Mussoliniego nie informował. Albo informował go po czasie. Nic więc dziwnego, że kiedy został zawarty bez wiedzy, bez zgody Mussoliniego układ pakt Ribbentrop-Mołotow, sędziwy marszałek Emilio Di Bono powiedział do Mussoliniego na posiedzeniu Rady Faszystowskiej: pan liże stopy niemieckie. No, Mussolini oczywiście był dyktatorem. Toczyła się walka o palmę pierwszeństwa w świecie dyktatorów. Mussolini zajął Nadrenię, zajął Austrię, zajął Czechy. No to Mussolini musiał przystąpić do działania. I w kwietniu 1939 roku zajął Albanię. No ale to było niewiele w porównaniu do tego, co osiągnął Hitler. W 1939 roku, kiedy Hitler szykował się do walki z Polską, do ataku na Polskę, próbował Mussoliniego włączyć do akcji. Ale wyobraźcie sobie, no przecież atak Włoch, które były katolickie, jakakolwiek forma wsparcia włoskiego dla Hitlera przeciwko ultrakatolickiej Polsce nie wchodziła rzecz jasna w rachubę. No, Mussolini szukał wybiegu. Powiedział, że ma tyle potrzeb wojskowych, że Niemcy jak dostarczą zaopatrzenia, to może on podejmie jakąś decyzję. No i sporządził taką listę, którą, jak powiedział jego zięć, minister Ciano, mogłaby zabić byka, gdyby umiał czytać. Niemcy nie byli w stanie tych żądań spełnić. Słowo neutralność Mussoliniemu nie mogło przejść przez gardło, kiedy wojna wybuchła. Dlatego wymyślił kuriozalne sformułowanie non belligeranza, że Włosi w wojnie nie uczestniczą.
Kolejne sukcesy militarne pobudzały Mussoliniego do rywalizacji. Szybkie zajęcie Francji wywołało na nim olbrzymie wrażenie. Do wojny przystąpił dopiero 10 czerwca 1940 roku, mówiąc kolokwialnie, kiedy wszystko było już pozamiatane. Uderzył na południową Francję, nie napotykając większego oporu, ale na tym było koniec. Te sukcesy orężne Mussoliniego i teraz spowodowały, że Mussolini potajemnie przygotował operację przeciwko Grecji. I 28 czerwca 1940 roku, nie informując wcześniej Hitlera, uderzył na Grecję. Hitler był przerażony. Jechał wtedy z Monachium do Berlina, kazał zawrócić pociąg, udał się do Florencji, żeby spotkać się z Mussolinim i Mussolini go przywitał słowami: właśnie zwycięskie wojska włoskie wkroczyły do Grecji. Hitler zazgrzytał zębami, podobno miał powiedzieć, że dałoby sobie wyrwać trzonowe zęby, aby odwrócić tę sytuację. On przygotowywał się już do ataku na Związek Radziecki. No i wielu wybitnych historyków uważa, że ta akcja Mussoliniego w Grecji spowodowała przesunięcie terminu ataku na Związek Radziecki i tym samym klęskę niemiecką. Włosi ponieśli straszliwą porażkę w Grecji. W grudniu 1940 roku potwornie upokorzony Mussolini musiał poprosić Hitlera o pomoc. No, Hitler, mając świadomość, że nie może doprowadzić do porażki sojusznika, zdecydował się na interwencję. W kwietniu 1941 roku wojska niemieckie uderzyły na Jugosławię i Grecję. Kiedy wybuchła wojna ze Związkiem Radzieckim, Mussolini zdecydował się tam na wysłanie włoskiego korpusu ekspedycyjnego. Jednocześnie przypadła mu niewdzięczna rola prowadzenia operacji wojskowych przeciwko Anglikom w północnej Afryce. Wojska włoskie ponosiły tam klęska za klęską. Hitler musiał wysłać tam potężny związek taktyczny Afrika Korps pod dowództwem feldmarszałka Erwina Rommela, który miał wesprzeć Włochów. To na niewiele się dało. Przerywano linie komunikacyjne wiodące do Afryki Północnej. Stopniowo tracono pozycję i prestiż Mussoliniego w społeczeństwie się załamywał. W tym czasie, już nie wchodząc w szczegóły, Mussolini parę razy spotkał się z Hitlerem. Na każdym z tych spotkań wyglądał coraz gorzej. Trudy wojny dawały sobie znać. Znacznie zeszczuplał, zmuszony był prowadzić taką restrykcyjną dietę. W 1943 roku, po uporaniu się z siłami faszystowskimi, nazistowskimi w Afryce Północnej, alianci wylądowali na Sycylii, rozpoczął się ostatni dramat, epizod faszyzmu włoskiego. Na 25 lipca w nocy 1943 roku Wielka Rada Faszystowska zdymisjonowała Mussoliniego z funkcji szefa, tak samo król zdymisjonował go z funkcji premiera. Rządy objął marszałek Petro Badoglio. Mussolini został internowany w górach Gran Sasso. No, Hitler nie chciał pozwolić, aby Mussoliniego spotkał okrutny los, żeby stanął przed sądem, został skazany. I dlatego pozwolił grupie komandosów na uwolnienie Mussoliniego z więzienia. Mussolini w tym czasie był człowiekiem złamanym. Chciał powrócić do rodzinnej Emilii Romani i zająć się życiem prywatnym, ale Hitler przeznaczył dla niego zupełnie inną rolę. Mussolini, powróciwszy do kraju, objął rządy w północnych Włoszech, kontrolowanych przez Niemcy, gdzie utworzył Włoską Republikę Społeczną. No, naznaczoną piętnem zabójstw politycznych, piętnem terroru. Mussolini niewiele miał do powiedzenia. Trzymany był przez Hitlera w izolacji. Najwięcej do powiedzenia mieli doradcy wojskowi niemieccy
i niemieccy oficerowie. No tutaj po słynnym epizodzie pod Monte Cassino w maju 1944 roku alianci błyskawicznie posuwali się na północ. Mussolini został przyłapany przez partyzantów, kiedy próbował ewakuować się do Szwajcarii. Wspólnie ze swoją kochanką Clarą Petacci został postawiony przed, nie tyle, że przed sądem, od razu przed plutonem egzekucyjnym i został rozstrzelany. Jego ciało zostało przewiezione do Mediolanu, gdzie proklamował oś Rzym-Berlin i w okrutny sposób sponiewierane i później powieszone. Hitler na wiadomość o śmierci Mussoliniego powiedział, że on nie pozwoli, aby on skończył tak samo jak Mussolini. I dlatego 30 kwietnia w bunkrze w Kancelarii Rzeszy popełnił samobójstwo. Ostatnie słowo, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, na życie prywatne. Otóż Mussolini dość wcześnie ożenił się z Rachelą, prostą wiejską kobietą, której się później wstydził. Raczej ona nie uczestniczyła w żadnych przyjęciach, ale miał z nią trzech synów. Z tego, jak dobrze pamiętam, dwóch zginęło w czasie wojny, jeden ocalał. Kochał natomiast bardzo taką miłością ojcowską swoją córkę Eddę. Swoją córką Eddę, którą wydał za mąż właśnie za hrabiego Galeazzo Ciano. W 1943 roku, kiedy Mussoliniego pozbawiono władzy, Ciano opowiedział się za spiskowcami. Edda prosiła Mussoliniego o litość dla Ciana, który był aresztowany, ale Hitler powiedział Mussoliniemu, że dla wrogów faszyzmu nie można okazywać litości. No i zięć Mussoliniego został rozstrzelany. No o jego związku z Clarą Petacci, młodą kobietą, rozpisywano bardzo się wiele. Podobna sytuacja była u Hitlera. Znamy oczywiście postać Ewy Braun. Hitler bardzo udzielał się towarzysko, to nie ulega wątpliwości. Szczególnie hołubiona przez niego była rodzina Goebbelsów, a zwłaszcza szóstka dzieci Goebbelsów, no, których wszystkie imiona zaczynały się od litery H, no, na cześć Hitlera. Często bywał na ich przyjęciach. Tutaj widzicie po lewej stronie. Hitler nigdy nie ożenił się. Dopiero w ostatnim momencie wziął sobie Ewę Braun za żonę. Wcześniej mówił, że on jest żonaty z Germanią, Rzeszą Niemiecką, a więc nie może poślubić żadnej kobiety. To tak wyglądało to życie prywatne. I już podsumowując. Oczywiście w tym świecie dyktatorów, w świecie faszystowskim i narodowo-socjalistycznym było miejsce na przyjaźń, ale było miejsce na antagonizm. Było miejsce na jawne okazywanie wrogości. Przecież Mussolini zdawał sobie sprawę, że gdyby nie jego toksyczny sojusz z Hitlerem, prawdopodobnie umarłby we własnym łóżku, tak jak generał Franco. Tak się jednak nie stało. Takie poczucie, chęć rywalizacji pchała go do działania. Ale miał świadomość, że w porównaniu do Hitlera i stojącego za nim dobrze zorganizowanego potężnego państwa niemieckiego, on ma niewiele do powiedzenia. Ale trudno było mu się z tym pogodzić do końca. Dziękuję wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to poproszę. Panie profesorze, przejdziemy teraz do pytań. Proszę bardzo. Pierwsze z nich dotyczy książki Mein Kampf. Ostatnio ukazało się polskie wydanie z analizą krytyczną i z komentarzem. Eugeniusza Cezarego Króla. Tak. W kontekście samego Mein Kampf, propaganda narodowo-socjalistyczna przedstawia tę książkę jako bestseller. W rzeczywistości jak sami Niemcy w latach 30. i 40. odbierali tą pozycję? Słuchajcie, na początku krótka uwaga. Ja przeczytałem Mein Kampf w oryginale. Straszne miałem kłopoty jako początkujący badacz. W naszej bibliotece uniwersyteckiej jest ona dostępna, tylko że tym językiem gotyckim pisana. No to była makabra, żeby się przez to przedrzeć.
Wielu wątków nie rozumiałem, bo to w dużym stopniu jest pewnego rodzaju taki bełkot, różnego rodzaju powierzchowna, co się rzuca w oczy, powierzchowna wiedza Hitlera o Europie, o procesach rozwojowych Europy i bardzo powierzchowne, rzucane tak ad hoc różnego rodzaju opinie. Mein Kampf stworzyła zaplecze finansowe Hitlera. Od 1925 roku Mein Kampf nie była czytana przez Niemców. Była znana tylko bardzo nielicznej grupie naukowców, może działaczy partyjnych, ale po 1933 roku stała się ona, jakbyśmy powiedzieli, niezbędnym elementem wyposażenia mieszkań narodowych socjalistów. Każda młoda para otrzymywała w prezencie Mein Kampf i to stało na honorowym miejscu. Nie wiem dokładnie, ile w tej chwili wydrukowano łącznie egzemplarzy Mein Kampf, ale sądzę, że to było w granicach 2-3 milionów na pewno, jeżeli nie więcej. Sądzę, że większość z Niemców w ogóle do tej nudnej, nieciekawej lektury nie sięgnęła po prostu. Był to taki po prostu niezbędny element wyposażenia mieszkania, będący jednocześnie dowodem wierności idei narodowo-socjalistycznej i państwu nazistowskiemu. Kolejne pytanie od pana Łukasza. Szanowny panie profesorze, czy w rządzie Mussoliniego znajdował się ktoś na wzór Józefa Goebbelsa, czyli ministra propagandy? Więc jako takiego ministra propagandy nie było, ale był wybitnie uzdolniony dziennikarz, nazywał się Vittorio Gajda. Sam czytałem jego artykuły, niezwykle kąśliwe, ale stojące na wysokim poziomie erudycji, ale nie było czegoś takiego, tej nachalnej, prymitywnej propagandy, jaką znamy z wypowiedzi Goebbelsa, który mówił, że kłamstwo powtarzane kilka razy w końcu staje się objawioną prawdą. A więc tutaj takiego czegoś na taką skalę nie było. Chociaż oczywiście propaganda faszystowska, sławiąca sukcesy faszyzmu, gnębiąca wrogów na różnych frontach, oczywiście funkcjonowała. Ale na tego Vittorio Gajdę zwróciłbym uwagę, tylko nie pamiętam, w jaki sposób on skończył, ale wiem, że skończył źle. Kolejne pytanie zadaje pan Mateusz. Jak przebiegała współpraca Niemiec i Włoch w sprawie Holokaustu? No tu jest właśnie problem dosyć ciekawy, bo pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o Holokaust, no Niemcy rozwinęli to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, w przemysł śmierci. Od 1942 roku zaczęły płonąć kominy krematoriów. Zanim przejdę do tego, przypomniała mi się taka ciekawa refleksja jednego z historyków niemieckich, który powiedział, że początkowo Hitler nie chciał urządzać takiego Holokaustu, który znamy, a więc obozów śmierci, że to narodziło się pod wpływem impulsu w wyniku przegranej wojny, bitwy pod Moskwą w grudniu 1941 roku, kiedy Hitler zrozumiał, że postawił wszystko i przegrał. Chciał zostawić po sobie krwawy ślad w Europie, a więc obozy śmierci. We Włoszech Mussoliniego nie było antysemityzmu takiego jak w Niemczech. Jak już powiedziałem, w Niemczech Żydzi byli obarczani o wszystko. O skrzywienie kultury, nauki, obarczani byli o ciemne interesy finansowe. Oni mieli być spekulantami, którzy skorzystali na I wojnie światowej przede wszystkim. Tego we Włoszech nie było, ale dopiero w czasie II wojny światowej pod wpływem Hitlera, który domagał się od Mussoliniego, weszły ustawy antysemickie. Były jednakże one sabotowane. No, poza tym pamiętajmy również, że jakkolwiek co możemy powiedzieć tutaj o relacjach łączących Watykan ze środowiskami żydowskimi, jednak prześladowanie Żydów z punktu widzenia etyki katolickiej też przecież w rachubę nie wchodziło. A więc iluś tam aresztowano, ale większość Żydów spokojnie przetrwała II wojnę światową.
Kolejne pytanie od pana Bartłomieja. Jak pan profesor ocenia tezę profesora Wieczorkowicza o sojuszu polsko-niemieckim? Wydaje się to niemoralne i niemożliwe z powodów różnic ideologicznych i zakusów imperialnych Hitlera. No proszę państwa, od, tak sądzę, mniej więcej 20 lat jesteśmy konfrontowani z tak zwaną historią alternatywną, a więc ja to nazywam rozumowaniem kontrfaktycznym. Gdyby to przełożyć na normalny język, było to by tak zwane gdybanie. Co by było gdyby? No to więc wyobraźcie sobie scenariusz kreślony przez niektórych młodych historyków. No profesora Pawła dobrze znałem, to był konserwatywny historyk. No rzucił to jako formę zapytania, co by było gdyby. No to wyobraźcie sobie, że w 1939 roku Polska zawiera sojusz z Hitlerem. Polska zawiera sojusz z Hitlerem. Hitler mówił, że te 60 dywizji polskich, które Polska potrafi wystawić, być może przesądziłoby szalę zwycięstwa na wschodzie. A więc uderzamy wspólnie na Związek Radziecki. A co by było, gdyby Związek Radziecki otrzymał wydatną pomoc brytyjsko-amerykańską, Rosjanie by się cofnęli, być może nawet do Uralu. Ale gdyby przeszli do ofensywy dzięki pomocy amerykańskiej, gdyby wojska polsko-niemiecko-rumuńskie, włoskie, jeszcze węgierskie, słowackie zostały rozbite, jaki los czekałby wtedy Polskę? Na pewno nie mielibyśmy kresów wschodnich, zapomnieć o tym. Nie mielibyśmy ziem zachodnich i północnych. Polska przypominałaby potępiane za kolaborację z Niemcami Księstwo Warszawskie. Taka byłaby praktycznie perspektywa. Niektórzy mówią, no to trzeba było myśleć inaczej. Trzeba było się zorientować, że gdy Niemcy zaczynają przegrywać, błyskawicznie Niemców porzucić i przejść do obozu alianckiego. Proszę państwa, słuchajcie, to mogli zrobić Rumuni, mogli zrobić Bułgarzy, gdzieś tam na obrzeżach Europy, ale nie Polska, która była w centrum. Błyskawicznie zostałaby w sposób tragiczny, okrutny, spacyfikowana, rzecz jasna. Kolejne pytanie od pana Mateusza. Jak Hitler odnosił się do Włochów, którzy przecież nie należeli do rasy panów? Jest to nawiązanie do teorii rasistowskich i ksenofobicznych. No z tym Hitler miał wyraźne problemy. Słuchajcie, on miał swoje pojęcie. Ja to wykładam w ramach integracji europejskiej. Hitler też uważał, że on integruje Europę na swoją własną modłę. Z tym, że dla niego Europa nie była pojęciem geograficznym. Nie była pojęciem politycznym, nie była pojęciem gospodarczym, była i wyłącznie pojęciem rasowym. A więc ten jego przyszłej Europie, zbudowanej przez III Rzeszę, była ścisła, określona hierarchia rasowa. Na górze stała rasa panów, Niemcy, Skandynawowie, no i ewentualnie Anglicy, jeżeli pójdą po rozum do głowy. To była ta pierwsza warstwa. Druga warstwa, zobaczcie, druga, to była warstwa romańska, a więc w tej hierarchii druga. Byli to Włosi, Portugalczycy, Hiszpanie i o dziwo Rumuni, rzecz jasna, nie? A więc łacińskość. I co Hitler mówił? Że ta rasa romańska, ona nie posiada takich zdolności jak rasa panów. W związku z tym ona może pełnić średnie funkcje w administracji, funkcje pomocnicze, w policji, w wojsku i tak dalej, no ale raczej marszałkami i generałami to nie bardzo. Ale kapitanami, majorami to tak mogą być w wojsku. A więc to była taka kolejność rasowa. Później oczywiście szli Słowianie i na samym końcu Żydzi przeznaczeni do wytępienia. Teraz, panie profesorze, przejdziemy do kwestii związanej z Davidem Irwingiem i jego pytania, czy Hitler wiedział o Holokauście, bo i takie pojawia się na naszym czasie. W moim przekonaniu mało tego wiedział. Hitler to zainicjował, Hitler to doskonale wiedział, co się dzieje. Czy proszę pamiętać o tym, że większość rozkazów, czy rozporządzeń, które wydawał Hitler, nie miała formy aktu prawnego takiego,
a więc napisanego. Ale wystarczy, że pojawił się grymas na jego twarzy. To już jego akolici interpretowali, co mają praktycznie robić. To nie wszystko się udawało tak, jak sobie to można wyobrazić. Gdybyście wzięli do ręki dzienniki Goebbelsa, on cały czas, co było jego obsesją, bo on był jednym z tych motorów akcji antyżydowskiej w Niemczech, było jego obsesją, że do końca wojny tyle Żydów w Berlinie przetrwało. Wielokrotnie mu zwracał się osobiście do Hitlera, że coś z tymi Żydami trzeba zrobić. No, ale oni się jakoś rozpraszali, udawało im się uciec, udawało im się jakoś schronić i tak dalej, i tak dalej. No, a więc Hitler wiedział doskonale, o co chodzi. Wiedział doskonale, o co chodzi, i ta teza Irvinga do mnie absolutnie nie przemawia. Kolejne pytanie zadaje pan Michał. Panie profesorze, w czym tkwiły klęski armii włoskiej na frontach II wojny światowej? W moim przekonaniu było to totalne nieprzygotowanie Włoch do prowadzenia wojny. W 1939 roku meldunki sztabu generalnego włoskiego mówiły, że włoska armia przygotowana do wojny będzie najwcześniej w 1942 roku. A Mussolini zdecydował się na wojnę w 1940 roku. I pamiętajcie o tym, że we Włoszech te wojny wcale nie były popularne. Z jakiego powodu? Ponieważ to jest krótki okres, dosłownie pomiędzy wrześniem 1939 roku, a czerwcem 1940 roku, Włosi jako państwo neutralne odnosiły spektakularne sukcesy gospodarcze. Stocznie włoskie puchły od zamówień. Dla przemysłu włoskiego spływały zamówienia z Wielkiej Brytanii, z różnych części świata, a więc starano się Mussoliniego utrzymać w tym obozie państw zachodnich. Ale ta chęć, jak już powiedziałem, bycia pierwszym pchała Mussoliniego do działania pomimo nieprzygotowania. No, wojska włoskie głównie działały w Afryce Północnej, a tam potrzebowały zaopatrzenia. Ale transportowce z Włoch udawały się do Afryki Północnej, ale były one zatapiane przez okręty wojenne angielskie, samoloty angielskie stacjonujące na Malcie. No i w związku z tym jedna porażka goniła drugą. No, do tego jeszcze nakładała się mało nie tyle, że kompetencja, ale powiedziałbym słaba chęć Włochów generalnie do wojowania. No, już nie chciałbym się posłużyć filmem, jak rozpętałem II wojnę światową. Sami widzieliście to, jak to z tymi Włochami w Afryce Północnej wyglądało. I to wcale nie było takie żartobliwe. Coś w tym było na rzeczy. No, Włosi posiadali jedną rzecz, wspaniałą marynarkę wojenną. Wspaniałą marynarkę wojenną, ale okazało się, że ta marynarka wojenna była oczkiem w głowie Mussoliniego i bał się, że te piękne okręty wojenne, te piękne pancerniki, chociażby słynna Roma, mogą zostać zatopione, no i dlatego trzymano ich w portach, były obiekty bombardowań alianckich, no i też to się dla Włochów źle skończyło. No generalnie Włosi byli niepewni na froncie, tak? Raczej starano się nie rzucać ich na pierwszą linię, obawiano się, że mogą, zwłaszcza na wschodzie. Ten korpus ekspedycyjny włoski ponosił dotkliwe straty, ale jednocześnie był mało efektywny w boju w porównaniu do błękitnej dywizji generała Franco. Kolejne pytanie zadaje pan Jan. Hitler stanowczo sprzeciwiał się państwowości Ukraińców jako Słowian. Dlaczego więc zgodził się na utworzenie Słowacji? To była typowa gra polityczna Hitlera. Wyobraźcie sobie, że Hitler dążył do rozbicia Czechosłowacji. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Czechosłowacja w tym regionie Europy była jedynym demokratycznym państwem w okresie międzywojennym. Jedynym. No, to się Hitlerowi rzecz jasna nie podobało. Z Polską on uważał praktycznie do kwietnia 1939 roku, że uda się porozumieć, że Polska ugnie się pod jego żądaniami. Z Czechosłowacją sytuacja już była inna. Pamiętajmy, że w październiku 1938 roku Niemcy odebrały Czechosłowacji obszar Sudetów na mocy konferencji monachińskiej. Czechosłowacja była osłabiona. Dążąc do rozbicia Czechosłowacji, Hitler podsycał ruch
nacjonalistów słowackich Andrieja Hlinki do 1938 roku, później księdza Józefa Tiso, i cały czas ich inspirował, że im się dzieje źle, że Czesi wszędzie dominują, że oni powinni utworzyć własne państwo. No i właśnie tak się stało. 14 marca 1939 roku Słowacja ogłosiła niepodległość, co było gwoździem do trumny dla całej Czechosłowacji. I często, kiedy pytam studentów na egzaminie etapy agresji hitlerowskiej w Europie, no to oni jednym tchem wymieniają. A w marcu 1939 roku Hitler zajął Czechosłowację. No nie zajął Czechosłowację, bo Słowacja ogłosiła się niepodległym państwem z woli Hitlera. Ale to państwo było w pełni uległe. Pamiętajcie, że Słowacy uderzyli na Polskę. Skromnie, bo skromnie, ale formalnie tak. Że na Słowacji trwały prześladowania Żydów. 70 tysięcy Żydów wylądowało w obozach śmierci. Kolejne pytanie zadaje pan Bartosz. To pytanie dotyczy spekulacji wokół alternatywnych teorii zabójstwa Adolfa Hitlera. Czy prawdopodobne jest to, że Adolf Hitler został otruty przez jednego ze swoich kucharzy? Nie. To są absurdalne różnego rodzaju spekulacje. Często były te spekulacje rozsiewane przez samego Stalina, który nie chciał się przyznać, że odkrył zwłoki Hitlera i Ewy Braun, że wojska sowieckie to zagarnęły, a więc głównie tajne służby, SMERSZ, że to zagarnęły. Mówił, że Hitler uciekł na pokładzie okrętu podwodnego do Argentyny i tak dalej, że się przebrał i tak. No, różne były spekulacje. Nie. Tutaj mamy relacje naocznych świadków. Jeżeli może oglądaliście wspaniały, polecam wam wszystkim film Upadek z Bruno Gencem jako Hitlerem, gdzie pokazane są detalicznie ostatnie chwile Hitlera. Nie, sprawa jest prosta. Po prostu Hitler strzelił sobie z pistoletu Walter. Później ten pistolet Rosjanie zabrali i tak dalej, i tak dalej. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za dzisiejszy wykład. Ja również dziękuję wam za uwagę. No, chciałbym, żebyście obejrzeli sobie i ten film Amakord Felliniego. Jest dostępny na YouTubie, który pokazuje właściwie życie w czasie faszyzmu. No i ostatnie dni Hitlera, a więc film Upadek, który też jest w polskiej wersji językowej, też dostępny na YouTubie. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę.